Oj, piękny dziś dzień. Odmieniec! Tfu! Thank you.
zdychaj. Wasza wysokość? Długo czekałem na to spotkanie. Tak nagle opuściłaś Redanię, że nie znalazłem sposobności, by cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta. Ryzykowałam własną reputacją dla twojego dobra. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Beze mnie nie byłbyś tym, kim jesteś. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filippą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć, o co jestem oskarżona. Królu. Ambasadorze? Triss Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilfgaardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Triss, oszalałeś. Zleciłyście zabójstwa Demavenda i Foltesta. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca. I gdybym teraz zdjął ci dwimeryt z nadgarstków, zabiłabyś i mnie. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadzimy proces, żeby wszystko było jak należy, ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Czeka cię darcie skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filippy Eilhart. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. Tylko ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Problem Filipy został rozwiązany. Czas wracać do obozu. Proszę poczekać, ekscelencjo. Sprawdzimy teren. Intruz! Brać go! Łatwo się do ciebie dostać. Zobacz, co mi zrobili.
Radowid. Ten sam, którego uczyłam magicznych sztuczek, gdy był małym chłopcem. Uwolnij mnie, Geralt. Muszę się stąd wydostać, słyszysz? Pomóż mi! Najpierw odpowiesz na kilka pytań. Szilard mówił prawdę? O loży? O królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radowid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Triss brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza. Ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery, błaga! Nie tropiłem cię sam. Jorvet nie może się doczekać spotkania. Moja śmierć niewiele zmieni. A tacy jak Jorvet nie mają prawa nikogo osądzać. Jak działa urok? Saskia nie jest w stanie oprzeć się mojej woli. Wierzę, że jestem najwspanialszą osobą na świecie. To tak, jakby była zakochana. Najpiękniejsze jest to, że zachowała pełnię władz umysłowych. Swój czarujący charakter, waleczność, honor. Gdzie ona jest? Gdy mnie aresztowali, była z Shilą. Pewnie wybierają się na obrady. No to mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shilard powiedział, że mają Triss. Muszę ją uwolnić, zanim wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgaardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskię. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. Dobrze. Ale jeśli mnie oszukasz... Rozkuj mnie i prowadź. Musimy wrócić kanałami. Kajdany zostają. I pójdziesz przodem. Shilard podniesie alarm. Nie podniesie. Zanim się ocknie, będzie po wszystkim. Zabij go! Nie morduję nieprzytomnych starców. Ruszaj. Żadnych sztuczek, Phil. Chcę się stąd wydostać i przeżyć. Nie zemdlejesz? Dasz radę iść? Wytrzymam. Mógłbyś mi zdjąć kajdany? Kajdany zostają. Kto jej to zrobił? Radowid. W ten sposób podziękował za opiekę w dzieciństwie. Widziałem, jak szedł na obrady w towarzystwie wojska. Pogwizdywał pod nosem. Wyprowadźcie mnie stąd, jeśli... Zamknij się, wiedźmo. Żyjesz tylko dlatego, że jesteś potrzebna. Filippa obiecała pomóc. W zamian za wolność. I ty jej zaufałeś. Znasz lepszy sposób, żeby uwolnić Saskię? Masz siłę iść, Eilhart? Muszę mieć. Co się teraz dzieje z Saskią? Kazałam jej wykonywać polecenia Shilly de Tancarville, dopóki nie wrócę. Pięknie. Shilla bierze udział w obradach? Tak, pewnie już tam jest. Dopilnuję, żeby plan loży się ziścił. Co byś zrobiła, gdyby Saskia nie została otruta i pewien głupi wiedźmin nie zdobył składników eliksiru? Szukałabym innych sposobów, ale nie mogłam przepuścić takiej okazji. Czego ma dopilnować Shilla? Przywrócenia Rady i Kapituły i powstania silnego, niezależnego państwa pod przywództwem Saski. W jakim celu? Żeby móc bronić się przed Nilfgaardem. Żeby w końcu po latach chaosu i niszczenia zacząć budować. Co w tym złego, że chcemy rządzić? Wszyscy chcą. A ja znam się na tym jak żaden król w tym mieście. Ludzie ci nie uwierzą. Nie zaakceptują królowej czarodziejki. Nie ludzie tym bardziej. Ale wszyscy wierzą w Saskię. Ta dziewczyna jest urodzonym przywódcą.
ale nie ma pojęcia o wielkiej polityce. Ma charyzmę, ale brakuje jej sprytu. Jest odważna, ale brak jej zajadłości. Sprawiedliwa, lecz nie okrutna. Twoje przeciwieństwo, co? Być może. Razem byłybyśmy nie do zatrzymania. Kazałaś zamordować Foltesta? Nie. Shillard mówił, że Triss zeznała. Triss nie wie, co mówi. Loża faktycznie istnieje i Triss straciła nasze zaufanie. To prawda, ale nie kazałam zabić Foltesta. Jak uwolnić Saskię? Mam sztylet opatrzony kontrzaklęciem. Trzeba go wbić w serce smoka. Chyba w twoje, wiedźmo. Kpisz sobie z nas? Nie ma innego sposobu. Uderzenie musi być wykonane z chirurgiczną precyzją. Tylko wtedy zadziała kontrzaklęcie. Wszystkie runy muszą mieć kontakt z krwią, a czubek ostrza musi przebić komorę serca. To oznacza, że najpierw będziemy musieli ją obezwładnić. Obezwładnić smoka? To jakieś żarty? Ona kłamie, Geralt, nie ufaj jej. Po co był jej ten sztylet? Zaraz nam powie, że od początku chciała odczarować Saskię. Gdy rzucasz urok lub klątwę, musisz mieć przygotowane kontrzaklęcie. To podstawowa zasada magii. Miałam użyć sztyletu tuż po rzuceniu uroku, gdyby okazało się, że coś poszło nie tak. Niewielu czarodziejów stosuje się do tej zasady. Gdzie sztylet? W mojej kwaterze, w dawnym domu Jeffreya Monka. Dobrze zabezpieczony. Wiem, gdzie to jest. Jorvet, wiesz, jak niezauważenie dotrzeć do kwatery Filipy? Kanałem. Natkniemy się na potwory, ale zaoszczędzimy dużo czasu. Pilnuj jej. Ja pójdę przodem. Tam coś jest. Wcześniej ominąłem to miejsce. Może szlachetny rycerz, który zaoferuje nam bezinteresowną pomoc. Jeżeli twój sztylet nie zadziała, lub jeśli Saskia zginie, ty będziesz następna. I to nie będzie szybka śmierć. Marzysz o tym, prawda? Miejsce podobne do poprzedniego. Poczekaj. Jeżeli dasz nam sztylet, tym szybciej będziesz mogła się wylizać z ran. Zaklęcia uśmierzające ból wymagają skupienia i precyzji. Nie dam rady. W takim razie zdechniesz z bólu i nikt ci nie pomoże. Ani nie. Sprawdź pomieszczenie przed nami. Nie podoba mi się. Mi też. Thank you.
krąg. Pomogę wam. Zamknij się, bo utnę ci język. To ta skrzynia? Jak wygląda? Ciężki kufer pokryty runami. Na podłodze jest krąg i świece. Tak. To skrzynia, w której Jeffrey Monk trzymał swoje najcenniejsze skarby. W niej schowałam sztylet. Jak ją otworzyć? Trzeba zapalić świece w odpowiedniej kolejności. Rozgryzłam to już. Moje notatki są na dole. Później wystarczy proste zaklęcie. Zdejmijcie mi kajdany. Geralt, znasz ten rytuał? Tylko czarodziej może go odprawić. Zamknij się. Najpierw przejrzę notatki. Potem zapalę świecę, a na koniec zdejmiemy ci dwimeryt, żebyś mogła otworzyć skrzynię. Żaden z nas nie może go wypowiedzieć? Tego nie da się nauczyć w jednej chwili. Do zaklęć potrzeba wyszkolonego maga. Świece są zapalone, trzeba się śpieszyć. Róbcie, co mówię, zanim stracę przytomność. Jeden fałszywy ruch i nie żyjesz. Możecie zdjąć z niej zaklęcie, ale nigdy nie będzie człowiekiem. Ona jest kimś więcej niż Dwan. Kimś, kto przywrócił Ensid nadzieję. Jest potworem. Jeśli uważacie, że może rządzić krainą ludzi i elfów... Teseb, Darien! Poniesiecie konsekwencje swojej głupoty. Uważaj, Geralt! Pięknie. Ale jesteś już... Jesteś zdany na siebie! Mam nadzieję, że to wystarczy. Dziwna broń.
Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Oby zadziałał. Szkoda, że Eichhardt nic już nam nie powie. Musimy liczyć się z tym, że są tu pozostałe czarodziejki. Filipa może zawiadomić Shile. Albo wydać rozkaz Smokowi. Nie zdziwię się, jeśli będę musiał walczyć z Saskią. Oszołomiona czarami nie zrozumie, że chcemy jej pomóc. Masz rację, proszę cię jednak, byś jej nie zabijał. Chyba, że będziesz musiał ratować własne życie. Filipa jest już daleko. Wiemy tyle, ile nam powiedziała. Pewnie dojdzie do siebie i wróci do spiskowania. Na razie jest wyłączona z gry. Zatem na obrady. Pójdę pierwszy i zbadam sytuację. Powiadam wam, zarzućcie magię! Zawalcie, że rozbijcie szkło! Połamcie różdżki, dziś idzie tylko jawna napaść! Król... Przecież to radowne. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stenis? Jest tutaj? Król Stenis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Truciciel, tchórz i krętacz. Książę Stenis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stenis I, syn Demavenda III, został 17. królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stenis I.
więcej was matka nie miała? Medalion ostrzega. Trzymasz miecz Aramila, który sprzeciwił się władzy króla. Pan dzikiego gonu pragnie genu starszej krwi. Chce otwarcia bram między światami, żeby szerzyć terror i zniszczenie. Król gonu kazał mnie zabić, a jego widma powstałe z jego rozkazu na podobieństwo żywych ścigają mnie w przestrzeniach między światami od setek lat. Dotarłem do Lokmuin. Jestem zmęczony, ale wiem, że nie zdążę odpocząć. Jeźdźcy gonu są tuż, tuż. Na plecach czuję ich trupi oddech. Pozbyłem. Doskonale. Oto twoje. Przypomnij mi, jak... Feromony królowej Endriak, krew Nekera wojownika i mózg Kaczerba. Dzięki.
Cześć. Przecież to Radowid ich wysłał. Musimy zaprotestować całą mocą. Zamknij się. Odrzućcie królewskie dwory. Przestańcie sączyć jad w uszy władców. Jedna chwosta, druga na sobie.